Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl, poranna rozmowa. Witam państwa bardzo serdecznie. Ze mną na łączach Marek Jakubiak, koło Kukiz 15, sekretarz generalny Kukiz 15. Witam serdecznie. Czy my się widzimy i słyszymy, panie pośle? Dzień dobry, widzimy się, słyszymy. Widzimy się, słyszymy. Redaktor. Zacznijmy w takim razie, panie pośle, od wieczornych wydarzeń, czyli w odpowiedzi na zawetowanie przez pana prezydenta ustawy okołobudżetowej minister Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Gdzie jest, panie pośle, kres tego szaleństwa, kres tej prawnej anarchii? No kłopot polega na tym, że pani normalnego się pyta, no a wariat rozrabia, więc u niego gdzieś tam, powiedzmy, koniec tego szaleństwa, koniec nie istnieje. No to jest tak, że tu akcja budzi reakcję, tu nie ma żadnego planowania. To jest zwykła awantura uliczna, taka podwórkowa. I tutaj, no cóż my możemy jako centroprawica powiedzieć, że porządek państwa dla nich nie istnieje? No oczywiście, że tak jest. Nie istnieje, proszę państwa. No. I kłopot jest w tym, że tłumaczyć Tuskowi, że prawo to jest uregulowane w konstytucji i w ustawach, no to on powie, no tak, ale my to inaczej rozumiemy. No to jak dyskutować, o czym dyskutować i z kim w ogóle? No, naród sobie wybrał, naród ma. Naród się musi teraz po prostu obudzić i powiedzieć, sorry, pomyliłem się, ale za 4 lata to już nie będzie co zbierać, wydaje się, po takim rządzeniu. No właśnie, bo naród może się wypowiedzieć dopiero za 4 lata, chyba że coś wydarzy się wcześniej, tak. Ale w exposé Donald Tusk zapowiadał, że będzie prawa przestrzegać, konstytucja będzie przestrzegana. Tak, jak je rozumiem. Słucham? Tak, jak je rozumiem. No właśnie, no niestety tak jak je rozumie, to nie wynika chyba tak jak my rozumiemy, natomiast przekaz koalicji rządzącej jest taki, że to Prawo i Sprawiedliwość się awanturuje, to tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość okupuje, tymczasem jest to po prostu protest przeciwko łamaniu prawa, przeciwko prawnej anarchii i przeciwko, no nawet nie tyle w obronie TVP, co wolności wyboru i wolności mediów i wolności słowa. Ja pani redaktor powiem tak, że ustawa, która wprowadziła tą Krajową Radę Mediów Narodowych, ona miała jakieś tam cele realizować, ale ona weszła. Prawo i Sprawiedliwość ją świadomie wprowadziło, realizując własny cel polityczny i ona weszła. Nie została oprotestowana, nie została skierowana do Trybunału, nikt nie zaskarżył jej do TSUE i tak dalej, i tak dalej. Ona weszła i ona jest prawem. Czy to się Tuskowi podoba, czy nie, ona jest prawem. Natomiast jeżeli nawet założyć, że ta ustawa nie jest brana przez nich pod uwagę i oni idą kodeksem spółek handlowych, to też wszystko źle zrobili. No. I powiem, że ja taką analizę w internecie zrobiłem kodeksu spółek handlowych na okoliczność zwoływania walnych zgromadzeń i odwoływania zarządów i tak dalej. No partacze, pani redaktor, no partacze. No jeżeli ten rząd, tak jak to powiedział kiedyś Sienkiewicz w jednej z restauracji, kamieni kupa, no to tak właśnie jest. No, czyli inaczej mówiąc, mamy po drodze Donalda Tuska, który jest partaczem zwykłym, który nie potrafi zarządzać państwem, który za chwilę mu będzie pieniędzy brakowało z lewej, z prawej, z każdej strony, za chwilę będzie sięgał do naszych kieszeni, będzie rozbijał nasz naród, zdobywając pieniądze ze sprzedaży jego majątku, bo tak najłatwiej. Po prostu to są znamiona jakiegoś takiego, umówmy się, alkoholika, który wysprzedaje, za chwilę będzie wysprzedawał meble ze swojego mieszkania i swoje dobra. Za chwilę przekaże złoto z Narodowego Banku Polskiego, dlatego że euro to jest dla niego bezpieczeństwo, bo Niemcy dadzą, po co zarabiać, Niemcy dadzą, no to się wyda tyle, ile się dostało. No. I będzie ta ciepła woda w kranie, proszę państwa, kaloryfery będą ciepłe, będziemy mieli tam kilogram mięsa na miesiąc, czy tam 4 za komuny było, no to oni będą 5 dadzą. I tak będziemy wprowadzani, proszę państwa, w niebyt polityczny i narodowy. Co do istoty rzeczy, Tusk nie przewiduje jednego aspektu, że jesteśmy Polakami. On nie bierze tego pod uwagę. A Polacy to naród przekorny. Dali szansę i widzą wyraźnie, że się pomylili. Coraz częściej to słyszę i mam nadzieję, że Polacy w swoje ręce wezmą sprawy i pogonią kota temu człowiekowi, bo to jest po prostu człowiek zniszczenie. Tutaj pani redaktor pragnę zauważyć milczenie we wszystkich językach PSL-u w tej sprawie.
To, że tam w programach niedzielnych jeden z członków prominentnych PSL-u się wypowiada, to nie znaczy, że PSL się wypowiada, bowiem Kosiniak-Kamysz milczy. Hołownia też się za bardzo nie jest wyrywny w tych sprawach. Więc myślę sobie, że oni też zaczynają myśleć, matko, w co my żeśmy wdepnęli. Jeżeli tak by było, to ja chcę powiedzieć, że może być rząd bez Tuska. Może być rząd bez Tuska i bez PiSu, żeby była sprawa jasna, żeby otworzyć furtki wszystkie. Natomiast z całą pewnością z posłami Prawa i Sprawiedliwości. No to jest ciekawa koncepcja, tylko pytanie, czy to nie jest na to za wcześnie, czy jeszcze trochę tego bezprawia, bezchołowia musi się rozpanoszyć, żeby część koalicjantów zrozumiała dopiero, w co wdepnęła, jak pan mówi. Pytanie, gdzie jest tak naprawdę rozwiązanie tego sporu? No bo widzowie, TVP Info wciąż jest wyłączone, widzowie nie mają publicznej stacji informacyjnej. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna pisze, że będzie nowa ustawa medialna, rząd pracuje nad ustawą, która ureguluje status mediów publicznych, informuje szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Maciej Berek. Pytanie, czy nie można było tej ustawy przygotować przed całą aferą? No, im się wydawało, że wezmą silnych ludzi, wejdą, że Prawo i Sprawiedliwość w związku z tym, że przestrzegało do tej pory prawa, bo nieprawdą jest, że Prawo i Sprawiedliwość łamało konstytucję i łamało prawo, to jest nieprawda. Czysta nieprawda, bo jak się zapytać, a w którym momencie to została złamana konstytucja, no to tacy prominentni dziennikarze TVN-u nawet przyznawali, że no, co by nie powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość nie łamało jednak konstytucji, że może falandyzowało, ale nigdy nie łamało. No to dziś władza łamie konstytucję i ponieważ źródłem prawa są ustawy i konstytucja, a oni uchwałami chcą rządzić. Więc to jest jaskrawe złamanie zasad opisanych w ustawie zasadniczej, czyli konstytucji, i tyle w tej sprawie. Natomiast co do istoty, proszę państwa, no nową ustawę wprowadzą i co w tej ustawie oni napiszą, że nie ma Rady Mediów Narodowych, że co? No nie można wstecz działać, bo tam jest kadencyjność. I znowu będzie konstytucyjność ustawy, znowu prezydent będzie wetował tą ustawę, a oni powiedzą, no nie mamy innego wyjścia. Proszę państwa, chciano na naszych oczach siłowo za pomocą Agencji Ochrony Mienia przejąć spółkę Skarbu Państwa wartą miliardy złotych. Nie udało się. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości stanęli na wysokości zadania i stanęli po przekłamaniu konstytucji. To co Tusk powiedział, będziemy odbierać immunitety i przed sąd z tymi wszystkimi posłami, którzy tam stanęli mi na drodze. Mi na drodze, proszę państwa. Tutaj mamy do czynienia z walką plemienną. To jest po prostu zwyczajnie walka plemienna na naszych oczach. I kto skutki tego poniesie? No oczywiście my. Bo teraz likwidacja niczego nie zmieni, dlatego że likwidacja może być w pewnych momentach ogłoszona. Jeżeli proces likwidacji dojdzie do sądu, to sąd będzie likwidację przeprowadzał, a nie właściciel. Więc szczerze mówiąc, jeżeli przyczyną likwidacji jest brak środków finansowych, to sąd może ogłosić na system naprawczy. A w tymże postępowaniu naprawczym mogą wziąć udział równie dobrze obywatele Rzeczpospolitej, którzy na przykład mogą się zgłosić do sądu jako zorganizowana grupa i powiedzieć, dobrze, spółka akcyjna, proszę w takim razie sprzedać nam udziały czy też akcje tej spółki o jakiejś tam wartości i my przejmiemy tą spółkę. Tutaj się może wymknąć panu Sienkiewiczowi z rąk ta sprawa, ponieważ sąd ma obowiązek naprawić spółkę, która z przyczyn ekonomicznych będzie ulegała likwidacji. I co wtedy, pytam Sienkiewicz, mądralo? Po prostu stracisz spółkę i na głupka wyjdziesz. No, zresztą tam. Wydaje się, że ta sprawa od początku wymknęła się panu Sienkiewiczowi spod kontroli, ale pragnę pana zapytać o to, co mamy na pasku, płonące archiwa TVP, ponieważ pan powiedział, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą wsadzani do więzień, będą im odbierane immunitety. Jednocześnie Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, wskazany przez Lewicę,
postraszył dziennikarzy odpowiedzialnością karną. Chodzi o tych dziennikarzy, których materiały zostały wyrzucone z TVP VOD. Pan Rutka mówi tak, one zostają wycofane, nikt ich fizycznie nie niszczy. Natomiast takie programy, które sieją nienawiść, ale także posługują się manipulacją i kłamstwem, nie powinny być rozpowszechniane. Jestem przekonany, że autorzy tych programów prędzej czy później poniosą odpowiedzialność karną za szerzenie dezinformacji i nieprawdy. A przypomnę tylko, że znikają nie tylko z VOD, ale także ze strony TVP Info wszystkie programy publicystyczne, programy kulturalne, właściwie wszystkie archiwa są czyszczone, jak pan na to patrzy. No to jest bandyterka zwykła, no to jest gangsterka. Mamy do czynienia, proszę państwa, z zakopywaniem wiedzy, z edukowaniem, o to chodzi w Telewizji Polskiej. Ja wczoraj z ciekawości obejrzałem, jak to wygląda o 19.30 na TVP. No proszę państwa, no ciepła woda w kranie, no. Pieski, zwierzątka, wszystko na świecie nie ma w ogóle, wszystko jest w porządku. Na Ukrainie pokazywali tam te materiały uśmiechniętych ludzi. No po prostu no, kraj, ten świat miodem płynący i szczerze mówiąc, no po co te awantury wszystkie, skoro jest wszystko w porządku i tak dalej. No to jest przykład ciepłej wody w kranie, która ma nas zalewać z każdej strony. Mamy się uspokoić jako naród. Nie będzie żadnych tutaj przyjmowania setek tysięcy Murzynów z Afryki. Tutaj nie będzie przyjmowania jakichś tam Arabów z uciekinierów. Tu po prostu nie, to będzie wszystko w porządku. No, będziemy mieli euro, nie będziemy mieli co prawda Polski, ale za to będziemy bezpiecznie żyli. Nie będzie wojny, bo będziemy mieli państwo od Władywostoku po Lizbonę i tak dalej, i tak dalej. No. No to przecież to o to chodzi, żeby nas w mundurki ubrać. I dlatego jest taka walka o TVP Info i o niepuszczanie sygnału, ponieważ zabrano telewizję i to o zgrozo, bez Zawiesił nam się Skype, to ja w takim razie przeczytam państwu, co Dziennik Gazeta Prawna o tej nowej ustawie medialnej, jakie są doniesienia w tej sprawie. Może jeszcze nam się z Markiem Jakubiakiem połączyć uda na ostatnie dwie minuty, a jeżeli nie, to w takim razie Dziennik Gazeta Prawna, będzie nowa ustawa medialna. Rząd pracuje nad ustawą, która ureguluje status mediów publicznych, informuje szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Maciej Berek. W sprawie dotychczas przeprowadzonych zmian zdaje się na werdykt sądu rejestrowego i wrócił do nas Marek Jakubiak. W takim razie, panie pośle, ja jeszcze zapytam konkretnie o tę zapowiedź wsadzania dziennikarzy do więzień. Tych dziennikarzy, których materiały zniknęły z archiwów, z VOD, a zniknęły wszystkie materiały. Czy to znaczy, że wszyscy dziennikarze, którzy przez 8 lat produkowali programy publicystyczne, kulturalne, historyczne, mogą spodziewać się procesów? Nie, no pani redaktor, no to przecież do rewolucji doprowadzą w taki sposób, no. Przecież to jest tak, że jeżeli pokazywano reset, film reset, który miał bardzo wysokie oglądalności, to przez pamięci ludzkiej nie wytną tego. Poza tym każdy w komputerze jakiś tam ma pokopiowane rzeczy, bo się przecież przygotowywali ludzie do tego, no. I powiem tak, no, tutaj chodzi o to, nawet takie drobne rzeczy jak ograniczanie prędkości w Warszawie i zrywanie takich łączeń jak dzisiaj. Na przykład media narodowe zostały z YouTube'a już wyrzucone. Więc powiem tak, że dzieje się na naszych oczach i to może doprowadzić do sytuacji takiej, jak były akta 2. Jeżeli będą ograniczać wolność Polaków, Polacy o wolność własną się upomną. I co? I Tusk znowu wyprowadzi policję z gładką lufową bronią i będzie do nas strzelał, tak? No proszę państwa, no powiem tak, że to się już chyba nie powtórzy. Chyba naród widzi to wszystko. No przecież już nie możemy być takimi durniami. No wystarczy, że wybraliśmy tego człowieka. Śmy to jest za dużo powiedziane, bo ja w tym nie brałem udziału, jak i pani redaktor również. Natomiast jakaś część społeczeństwa wybrała tego człowieka. No i mało tego, to jeszcze kilkanaście procent z nich się cieszy, że tak się właśnie dzieje. No, no i co więcej, teraz chodzi o to, żeby tą telewizję zrobić taką podobną do TVN-u, czyli po prostu zwyczajnie będziemy nazywać Polaków przymiotnikami, które niekoniecznie są dla nas przyjemne, bo jesteśmy nieukami, bo nie umiemy pływać, bo nie umiemy jeździć, bo nie umiemy w ogóle zdrowego trybu życia prowadzić.
i tak dalej, i tak dalej. Będziemy wszystko na nie. Deprecjonować będą naszą godność, naszą narodowość. I proszę państwa, taki jest cel sam w sobie. I jeżeli Tusk mówił na tej samej konferencji wczorajszej, którą proponował, żebyście państwo obejrzeli, na końcu powiedział, gdyby nie Kłeczek, Krachoń i inni, PiS by nigdy nie wygrał wyborów. No. No i tu stawiamy kropkę, co jest o tyle nieprawdą, że w 2015 roku, gdy Prawo i Sprawiedliwość wybory wygrało, wówczas Telewizja Polska była po stronie Platformy Obywatelskiej. Dziękuję, Marek Jakubiak, dziękuję poseł Kukiz 15, sekretarz generalny tego ugrupowania, był moim i państwa gościem, a ja spotkam się z państwem po przerwie.